Przedsiębiorcy wspierający się kredytami obrotowymi, które aktualnie wygasają, mają nielada problem. Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami? Czy jeśli skorzystają z 3-miesięcznego zwolnienia, to dostaną zaświadczenie? ZUS informuje, że jeżeli płatnik złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek i wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu. Zatem jeśli koniec terminu kredytowego jest blisko, należy błyskawicznie przekazać wniosek o zwolnienie do ZUS. Jak informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny zakładu, to płatnik decyduje o terminie złożenia wniosku. Może złożyć wniosek za każdy miesiąc oddzielnie, w różnych terminach. Od razu za wszystkie trzy miesiące z góry, lub poczekać i złożyć za trzy miesiące z dołu. W każdym przypadku wnioski muszą zostać złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. Ale jak podkreśla rzecznik ZUS-u, jeżeli wniosek nie został złożony i należności nie zostały opłacone, a płatnik wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, to takiego zaświadczenia nie otrzyma. Zaświadczenie określa stan zadłużenia lub jego brak na dzień wydania. Jeżeli wniosek byłby już złożony i spełnione zostałyby ustawowe warunki do zwolnienia z opłacenia składek, zaświadczenie zostałoby wydane.